Siemanko wszystkim, z tej strony Feder Fanatics. Właśnie jedziemy wspólnie właśnie z moją małżonką młodą. Znacie ją z wielu filmów, piąteczka młoda. Jedziemy sobie na rybki. Był pierwotny plan, żeby jechać trochę dalej, jednak pogoda, która teraz jest tutaj w regionie, prezentuje się niekorzystnie, pada deszcz. Postanowiliśmy więc, że pojedziemy na Bujwida, miejscówkę, którą znacie z wielu moich filmów, i zobaczymy, co w trawie piszczy. Ostatnio jeden z widzów wysłał mi parę fotek, które pokazują, że może będzie dobrze. Jeżeli woda nie będzie tylko płynąć, usiądziemy na Bujwida i będziemy walczyć. A co jak będzie płynąć? To się będziemy zastanawiać, żeby zmienić miejscówkę jednak. Okej, dobra, jedziemy. No i już jesteśmy na rybkach. Testujemy. Parasol od żony mojej w prezencie dostałem. Na urodziny. Co? Oczywiście. Dużo tą zanętę wcześniej. Stosuję. Prawda? Czerwonkę mężu. Mąż oczywiście świeżo. Chcesz świeżą zanętę? No to jest już artykuł. Chcesz? No. Daję dwa robaki białe. Mała już łapie. Zobaczymy. Parasol jest firmy Dam. Bardzo porządna firma niemiecka. Tu są takie, zobaczcie, haczyki, do których mogę dać linkę ze śledziem i ustabilizować parasol. Kupiłem go w Karpiowym. Doradzał mi ten młody chłopak, który tam pracuje. Za 190 zł powiem wam parasol. Deszcz przestaje padać, u mnie znowu coś drgnęło. Także jest godzina 10:11. Pierwszy rzut mamy ze sobą. Młoda na 30 metrze. Dwa białe, czerwonka. No. Ja z łańcuchem w ogóle co? A ty na którym? Ja na 25. Prawda. Na pewno tą stosuję wtedy bartkową, czyli wezmę wędkę i trochę podkręcę. Podsycisz? Nie? Tak. To już nie szukają jedzą. Branie masz. No widzę takie lekkie, ale nie wiem, nie? A czekam taki, wiesz, jakie branie? Takie konkret, nie? No zaraz prawdę czytam, wiesz, tam jakieś robaki się zostały. No dobra, zobaczmy. Lekko nadszarpany jeden robak. Ale szału nie ma. To jest pierwsza rybka, słuchajcie, moi mili. Taki byczek. Widziałeś? Nie, co? No ja też nie. Robaki wysam. Ej, no dawaj. Trzeba ze sztuka. Ale delikatne branie dzisiaj. No nie wiem, czemu ona mi się tak nie pręży jak zawsze. No nie wiem, możemy, wiesz, ja mogę jeszcze raz ci zawiązać zestaw na cieńszej szczytówce, nie? Jak chcesz. No teraz. Się prostuje. Nie no, ugięte jest lekko. Ja widzę, że jest ugięte. Jest tak, jak ma być. Dobrze jest, ugięte. Chodź, siądź tu u mnie na fotelu. No patrz. Siądź tu u mnie na fotelu. Patrz, to jest teraz ugięte i pak się prostuje samo. No, ale teraz napnij lekko. Leciutko, pół obrotu. Oj, już. Już jest napięte. Zresztą to miałam tak. To zmienimy. Widzisz go? Coś jest. Ale za nie widziałeś, taki miał taki czuć. Widziałem. Dużego? Spatrzysz pod bierak? O matko. Jak się czujesz z pierwszą rybą złożoną, to... Teraz muszę ją wyciągnąć. Taka... malutka.
Branie masz. Ja pierdzielę. Akurat jak mówiłam, że się nic jest? Nie dzieje. Jest? No. Coś dużego? Coś dużego? Tak. Co, rozkładać podbiorak w końcu? Nie, chyba. A Boże, mówiłam, że się nic nie dzieje. I co? Co masz? O, jaki loszek. No proszę. Znowu staremu dupę łoisz. Nie powinien, ale... No dobra. Odhaczyć ci go? Nie, ja sobie jakoś poradzę. Łe. Ale patrz, jaki zahaczony. No. Brawo ty, młoda. Ale jakiś poraniony. Czyżby, kurde, ta zanęta, którą ostatnio wymyśliłem sobie, wyłaszczałem dziesiątkę na teraz. Akurat na tą porę roku, na te leszcze. Zobaczymy. Także coś zaczęło się dziać. Powoli. Małymi krokami. Teraz ja coś mam. Masz coś? No. Ja coś mam. Łe. O, taka szła trochę, jak lamusowa rybka. Ja tu taka już, taka kurczę. Ważne, że biała. Do wagi. No, mam wrażenie, że się biała. I możesz zdradzić, co dałeś do zanęty? Nie. A zdradzisz w ogóle? Nie. Aha. Ale ty jesteś. Bo ja tym razem dam chyba czerwonego robaka i białego i mi zeżarło czerwonego. A biały został też taki, wiesz, naruszony, ale jednak jakby... Cały nie zeżarł. Najważniejsze, że leszcze, że zanęta się sprawdza. Wiadomo, miejsce też jest dość dobre, oblegane. O, tak jak teraz, super! Elegancko. O, ja pierdzielę, ale miałam, ty widziałeś to? Ja. Wow. Coś jest. Może jakiś koleś na rowerze się zatrzymał, żeby popatrzeć, jaka jest ryba, nie? Może nas zobaczymy? Nie ma nic. Gdzie jesteś? Jest coś? Oczywiście, jest, że jest. Jest kolejny leszek. No i mini. Więc jak na razie staremu łoję dupę. No nie pokazali do kamery. Aha, sorry. Taki, o, gdzieś 25. Może 30. O, dziękuję bardzo. Zostawanie mi tu. Się sam odhaczył. Nie było odhaczone. Połamaliśmy podbierak. Znaczy ja połamałem. Chciałem sam środkę zatopić elegancko do wody. Tak to fajnie teraz wygląda, i nie? I ostatni skład się połamał. Kiedyś się połamał przedostatni, teraz ostatni, więc sztyca do wymiany. Nie polecam Jacksona Prima. Nie polecasz? Nie polecam. Taką ładną koszulkę. No właśnie. Wiecie. Także mogę rzucać wędką, bo co, obawiałam, że nie będę mogła po ostatnim treningu.
Więc jest ok. Mam zakwasy. Jestem lepsza od Bartosza. Jak na razie oczywiście, bo tak zawsze jest, że ja na początku mam więcej ryb, a potem niekoniecznie. Ty po prostu są takie brania, że no trzeba było ponownie kamerkę znowu włączyć, także no... Musi to być udokumentowane. Jak tu łowisz na dwa białe robaki, widzę, tak? Czy na trzy? Nie, na dwa białe. Właściwie czy powinnam mówić, skoro ty nie mówisz o swoich tajnych trikach. Bo jakby pan nie miał dobrego, to już by pan nawet musieli tam dobrego. Wiesz, raz daję. Ja powiedziałem na porządku, że tam jest to coś. Idealnie. Raz daję żółty z białym, raz daję czerwony z białym, raz daję same białe. W sumie wystało tylko czerwonego raz, jak dałam z białym. A tak to samo biorę. Bryczek, dobra, dawaj go tak o. Ty miałby co wędzić. Na pewno się udało się zobaczyć. Albo jak za ten. Gdzie? Ja pierniczę. Co? No jest. Jest dużego? No tak, no pewno, chyba tak. Jest dużego? Oby, żeby to nie było zaraz ten zbyczek. Takie nie, tu. No, to tu. Dobra. No dawaj. Trochę bardziej. Dawaj go. No. Patrz, odkrył się w podbieraku. Ja cię. Popatrzcie, jaki leszek młoda złapała. No daj, wyciągnijmy go. Pokaż. Patrzcie, taki leszek przez młodą złowiony. No, młoda, kurczę, ale dzisiaj mi dajesz szkołę. Wróciłam do gry po takim czasie przerwy. Ubranie ja mam. Kurwa. Teraz Bartek ma branie, więc kurde, dzieje się, moi drodzy. Jest ryba. Biała? Jest ryba. Duża? No, taka... Odebrać ci? No, kurczę. Trochę mniejszy, ale też biała ryba. Jako Bartek złowił tutaj. O! Może tak bardziej będzie widać. Trochę mniejszy, ale też ładny. I dochodzę. No, także jak wcześniej było tak, że brało u Bartka, u mnie była cisza, tak teraz jedziemy na równej linii. Dokładnie. I co, wkręciłaś się? No raczej. Takie pytanie zadajesz też wkrętne, byłam dawno, tylko że miałam prawie rok przerwy niestety. Czas wrócić do gry. Od samego rana byłam taka podjarana, że wam mówię. Już się nie mogłam doczekać. Aż coś złowię. Się udało. Ryba dnia na razie. Się udało.
Ryba dnia młoda. Przypominam, że u mnie biorą na czerwoną zanętę. Daję cały czas swoje białe robaki. Więc... to jest ciekawie. Bartek oczywiście nie chce zdradzić, co ma u siebie w zanęcie, także no... ja też nie mogę zbytnio powiedzieć, bo... będę potem rozliczona. Sorry. Może tam po cichaczu tam kiedyś coś powiem. Jak go nie będzie. Dziękuję. Kolejne branie. Opowiedz coś o tym braniu. Było takie mocne, szybkie, mocne, krótkie. Mocne, dynamiczne branie. Raz, raz, raz. O, widzicie? Zwany żeton. Nie spodziewałem się nic innego zaraz po zarzuceniu, więc... Kolejny taki mały leszczyk. Ale branie atomowe było. O, odpiął się w podbieraku. O. Odpiął się. Także warto mieć podbierak, słuchajcie. I takie biorą cały czas, średnie leszcze. Czekamy na te większe, bo tu zazwyczaj jest tak, że biorą średnie, a za nimi przychodzą te piękne łopaty, plus 40, plus 50. Czekamy na nie. Czekamy na nie właśnie dzisiaj. A najlepsze jest to, że wyłączyliśmy wcześniej kamerkę właśnie i zaraz po tym, jak ją wyłączyliśmy, to mieliśmy znowu brania, także chyba nie warto jej w ogóle wyłączać. Ja miałam takie dobre branie, takie mega naprawdę fest, mocne ugięcia, no ale niestety, no, było bez ryby i po prostu robaki były zażarte. O, branie! Wow, 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 ale branie. Kurczę, to blisko mam tam tego. Dobrze, że się nagrywa. Co, do dużego, że aż ci zagrało? Co? Młoda? No nie wiem, bo to tutaj poleciłeś mi, nie? Ale... O, pani, coś większego. Nie. To nie, nie bądź taka skromniaczka. Nie. To nie, widzę, że coś większego idzie w prawo. Powoli, powoli. Małe, widzę, że to małe. Mała? Łe, to dla ciebie już takie są małe, to... A nie? To jest duża dla ciebie? No jest taka już średnia na dzisiejsze warunki. Miałam większą. Także, widzicie? Czasami nastawiamy się na większą rybę, a okazuje się, że po prostu jest mniejsza. Ale nie, no jest najgorsza, więc ważne, że są brania. To mnie bardzo cieszy. Taka, o. Jestem ciekawa naszego wyniku końcowego. Czy faktycznie będą gramy, czy kilogramy? Myślę, że już kilogramy. Zostańcie z nami, a się dowiecie. Łe. O Boże. Kawał placa po prostu. Branie, rybko, patrz, 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 co się dzieje. Branie, śni. Ale ty masz takie dynamiczne te zacięcia. No nie? No. Konkretne. Tylko u mnie. Pamiętajcie. Ale nie ma nic, tak? Jest. Nie ma nic. Nie ma? Bo nie ma. Dzisiaj wiedziałam, że ty chcesz co chwilę poczekać. A ty nie. Branie, branie, no to już branie. No dobra, ty masz wędkę i ty rób. Dokładnie. Okej. Okay. Nagrywa się, nie? Słuchajcie, większa ryba. Wreszcie jakiś większy leszczyk. Da ci ten? Pomóc ci z tym? Z czym? Podwórkę wziąć? Znaczy... Nie. Podwórkę, ja się podbierak. Już tak dziwnie idzie wierzchem. O, jest. Na co wzięło? Na jakie robaki? Na jaskrawę.
wreszcie przyszedł, chociaż jeden, taki większy. No, to prawda. Zobaczcie, taki leszek. Sam jak tamten. Widać, że biorą wolniej, ale przynajmniej większe. Przynajmniej większe. To ładnie. Ważne, że już nie biorą byczki, to nie, tylko że sama biała ryba bierze. No, także kolejny leszczyk do kolekcji, więc no, ciekawe ile będzie na koniec, nie? Jaki będzie wynik. Taki. Bardzo ładny. Ty, bo to ta kurwa pobiegli. Podciągasz tylko samą żyłkę ręką. Tu? No. No podciągnij tak, żeby przesunąć koszyk. Będziesz to czuła, no. O, i teraz pociągnij tylko na powrotku. Aha. Jeszcze na powrotku. Ale brawo. Tak? A u mnie cisza, nie wiem, że tak będzie, no. Coś jest, ale coś tak małego. Ale może, brało mocno, nie? Byczek. Jest? Nie, chyba. Co? Jest? Nie. Kurde, ale ja bym też zaczynał. To było tak, to był etap brania do zacięcia. No, robak jeden dostany. Jest? No, mała ma rybkę. Brawo. No, w końcu. Podbierzemy. Rządzę. Czekaj, zobaczymy na razie, jak jest duży laszek średniej wielkości na dzisiaj. A
właściwie chyba krąpy. Innego do zmiany? To płotka? Krąb. Krąb. Ty młoda, a gdzie? A tu jest. Za 30 zł. Tak. No? No, dawaj. Są mówi, że te większe ci coś nie wchodzą. Nie chcą, no. Ale coś jest. Jest coś? No to super. Dopiero się niedawno przyjął ten. Aha. No to poznam. Dobra. O, i widzisz, że się znowu łatwią. One delikatnie się dzisiaj zapinają. Tak jego młoda złowiła, zobaczcie. Cyk. Kilogramy będą. Nie gramy? Okej, okay, super. Wow. Ty, i zerwała się. Co ty gadasz? No. Ja, ale konkretne branie, tak zawsze. Zerwała ty, zerwała przypon. Mam nadzieję, że się to dobrze nagrało. Na pewno zerwała przypon. Ty, aż wyciągało z... Ty, pusty haczyk. Aż wyciągało w ogóle z hamulca. Pierniczona komórka zasrana. No widzisz. Schowaj ten telefon i tyle. O, mam branie. Jest? No. O, to jest ta rybka, a twoja. Nie, ale na jaskrawę, nie? Dałam różowy z żółtym. No. Ale kurde, miałem branie. To już była duża ryba. Musisz sobie sama jakoś poradzić. Okay. Brawo, rybko. Wow. Super. To moja wina. Też bardzo blisko tutaj przyczepiono. Udało się? Taka. Jest? Coś dużego? Nie wiem, jak to pytasz, bo nigdy nie wiem. Tak z wyczuciem to tak, no nie wiem. No, bo na fader to jest tak właśnie. Na początku nie wiadomo, a potem dopiero przyjrzeć. Idzie w prawo, ładnie. Ja wyciągałam telefon. Idzie już mocno w prawo. O jest. Tak. Czyli mamy równo prawie. Taki leszek. No, jest granie, tak. Dawaj. Jest? No. Jest? No. Ale masz dzisiaj tych leszczów i zrobiła taką wagę, jakby to były zawody. No. No, żeś mi pokazała dzisiaj. U mnie było branie. Wow.
coś tam mam. No tak całkiem delikatnie jest, kurczę. A jeszcze żyje, no ława już nie żyje. Żyje, żyje, patrz. Ale branie mam. Jesteś? Co? Chyba tak. Chyba wreszcie coś konkretnego. No. 40, 50? Nie, nie. No, 40 na pewno. Spinka. Wykorzystam matę od Chrisa, którą dostałem, i zrobimy ważenie tego, co dzisiaj złapaliśmy, bo te pół godzinki się zwijamy, więc warto, żeby wszystko mniej więcej przeschło, więc teraz właśnie wyciągamy ryby. Młoda komisyjnie zobaczy, ile wyszło. Zawsze do takiego ważenia warto sobie wybrać jakiś dołek, żeby te ryby do tego dołka schodziły i się gdzieś poza siatkę, poza matę nie wylatywały. Dajemy. Tak, no utrzymasz? Mhm. No to dawaj. 5720. 5720. Plus 20 gram, jeśli tam było siatka. 700. Minus 700. 5700, no 5 kilo. Więc co? Dzisiaj brały leszcze takie do 40 cm, ale też nie klepaki, bardzo mało klepaków, tylko dwa byczki. Przedział średni ryb był od 25 do 35 cm. Brały na jaskrawą pinkę, na białe, grubo na początku młoda łowiła. Na czerwoną zanętę. Na czerwoną i na moją z gliną, także ja miałem zanętę wartości 15 zł za kilo. Młoda około 7 zł i moim zdaniem połowiła piękniej niż ja na tą drogą. No więcej zmieniłam. Także. No jak zwykle, zresztą ostatnio dostaję same baty od wszystkich. No tyle czasu nie łowiłam, a to proszę. Także tylko czyste wędkarstwo. Pamiętajcie, zawsze warto być nad wodą, zawsze warto posiedzieć, nawet jak nic nie bierze, nawet jak biorą słabo. Chodzi o relaks, o spontan, o reset, o to, żeby właśnie wszystko było w porządku. I zero komercji. I zero komercji, przynajmniej w naszym wypadku, na naszym kanale. I co, trzymajcie się, z pozdrowieniami, Feather Fanatics. Yo.